Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, zwracam się do Pana Wiceministra Ministerstwa Rozwoju Wsi i Rolnictwa. W związku z tym, że 9 marca na posiedzeniu Rady do spraw środowiska w ramach prezydencji duńskiej odbędzie się posiedzenie co do przygotowania decyzji zakazu lokalnego czy na całe państwo co do uprawy roślin GMO, jest propozycja prezydencji duńskiej, która polega na tym, żeby wprowadzono taki mechanizm konsultacji państwa członkowskiego, które ma zamiar wprowadzić zakaz, z firmą, która ubiega się o wprowadzenie do uprawy, do obrotu danej rośliny GMO. To jest trochę taka dziwna propozycja, w moim przekonaniu nie do przyjęcia, bezpośrednio lobbująca. I chciałbym się zapytać pana ministra, jakie stanowisko będzie podczas posiedzenia tej rady właśnie ministra ochrony środowiska, czyli stanowisko rządu polskiego. I do pana ministra, który był posłem, który był tutaj wnioskodawcą tego projektu prezydenckiego. Czy pana zdaniem ten artykuł 104 jednak nie daje pewnej możliwości wprowadzenia do obrotu, do ewidencji, do rejestru właśnie roślin GMO dopuszczonych do obrotu decyzją organów unijnych? Dziękuję.